Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Rywalizacje rozpoczynały się bardzo wcześnie i trwały do późnego wieczora. Wszystko przez bardzo zacięte mecze. Wysoki poziom poszczególnych ekip. Celem turnieju finałowego było wyłonienie trzech par poszczególnych kategorii. Najłatwiej poszło. Wśród kobiet, bowiem do finału awansowały cztery drużyny. Pierwsze miejsce wywalczyła ekipa Paulina Sobolewska-Paulina Pysznik, a kolejne miejsca na podium należały do duetów Małgorzata Kot, Aleksandra Wdowia i Karolina Olszewska-Katarina Amielucha. Na najbardziej wartościową zawodniczkę finałów została wybrana członkini trzeciej ekipy Karolina Olszewska. W gronie panów. Było sporo grania, bo w wielkim finale znalazło się miejsce dla aż 16 zespołów. Niektóre mecze stały na bardzo wysokim poziomie, i o awansie bądź porażce decydowały pojedyncze piłki. Najlepiej z presją, słońcem. I przede wszystkim przeciwnikami poradzili sobie Roman i Adam Andrys. Drugą pozycję wywalczył duet Tomasz Józefowicz, Łukasz Lubaczewski, a trzecią Adam Kotala, Adam Manios. Na MVP wybrano Tomasza Józefowicza, więc w tym wypadku także doceniono walory zespołowe zwycięzców, a indywidualne pokonanych. Po udanym dniu i ciekawych meczach w kategorii Pani Panów wczoraj w większości. Ci sami siatkarze spotkali się, by rozstrzygnąć podium w kategorii mixty. Pary mieszane cieszyły się największym zainteresowaniem. W finale wzięło udział 25 zespołów. Podium od pierwszego miejsca należało kolejno do Pauliny Sobolewskiej i Błażeja Pellowskiego, Katarzyny Mróz, Konrada Rogalskiego i Iwony Pelc oraz Tomasza Bartnika. Organizatorzy rozdali sporo nagród, zarówno dla zawodników jak i kibiców. Co ciekawe, zawody Beach Spartan Cup były jednymi z nielicznych turniejów dla amatorów, gdzie można było wygrać... Żywą gotówkę dla najlepszych ekip przygotowana aż 2000 zł. Po zakończeniu zmagań pod siatką i wyborze najlepszych siatkarzy odbył się bankiet, na którym zawodnicy i kibice mogli i dobrze zjeść i wybawić się przy muzyce. Nowe centrum skłusza redeko www.redeco.pl